Zakończyła się modernizacja trzeciego oddziału kardiologii inwazyjnej w polsko-amerykańskiej klinice serca w Dąbrowie Górniczej w części Dąbrowskiego Szpitala. Dzięki tej inwestycji pacjenci mogą zostać objęci kompleksową opieką. Jestem tutaj drugi raz, bo byłem 2,5 tygodnia temu, nie? Bo było bardzo nieciekawie, nie? No i pan ordynator postawił mnie już, można powiedzieć, prawie na nogi. Teraz byłem drugi raz, bo też trzeba było poprzetykać te żyły, nie? Bo, no bo po prostu i wiek, i tak samo styl życia. Dzięki powiększeniu oddziału i modernizacji zostały również rozszerzone działania z zakresu wykonywania zabiegów. Rozszerzyliśmy nasze działania o zabiegi elektryczne, tak w cudzysłowie można powiedzieć. To znaczy się pacjentów, u których wykonujemy implantację rozruszników, implantację kardiowerterów, defibrylatorów, jak również zabiegi ablacji. I to zarówno ablacji krioablacji, jak również ablacji wysokonapięciowej RF. Na zmodernizowanym oddziale znajduje się około 35 łóżek. Czego 23 łóżka to są łóżka zachowawcze i 12 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Oddział dysponuje również dwiema pracowniami hemodynamiki, co umożliwia płynne leczenie, zarówno jednoczasowe leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. My w swoich strukturach szpitalnych nie mamy ani oddziału inwazyjnego, ani oddziału zachowawczego, który może zabezpieczyć takiego pacjenta. Dlatego staramy się tak układać współpracę, aby właśnie ten pacjent kardiologiczny od początku do końca był leczony na kardiologii. Miesięcznie oddział przyjmuje 250 pacjentów, najczęściej z ostrymi zawałami serca czy chorobami wieńcowymi.